Yeah, jesteśmy w Romulusie, jakkolwiek to brzmi. Czy znajdziemy tutaj Romusa? Niekoniecznie, pewnie. Ani nawet nie znajdziemy tej kurcze hieny, z której, że tak powiem, Romus i Romulus ssali mleko. Ale zostawmy tę mitologię. Scan Network. Nie ma nic połączonego. No dobra, no to file system. No to może być teraz tutaj bardzo dużo ważnych rzeczy. Pusty folder. Log automatycznie wyczyszczę. Bin jest pusty, sys wiadomo ma standard, jest store. Czyli jest sklep. Sklep ma kontraktorów. I co my tutaj mamy? Bit! Mamy tutaj, no tak, bo to są ludzie, którzy współpracują. Prawdopodobnie jest Bit, Deonyx i Teja. Important Contractor Upload Guide, Contractor Server. To może być istotne. Entek External Contractor Relay Server. To jest coś, o czym nawet mówiła nam chyba w tym momencie, kurczę, kto mówił? Kurczę, no, jak kurna się nazywa? Vapor! Nie pamiętam tylko dokładnie, w którym to miejscu było. Entek, web server, mail server, entropy, nie? Gdzieś tutaj było to. No, a w każdym razie, moi drodzy, this repo stores only deployment ready editions. Jak widzicie, musimy się z tym serwerem skontaktować, because the emails just do not stop all this, this password to view the uploaded files is. Mamy kolejne hasło. Kolejne hasło do tego relay serwera, okej. Dobra, to będzie istotne. Sprawdźmy, czy... O, nie chcę na razie się wylogowywać z tego miejsca. Na razie chyba to mamy już gdzieś znalezione, tylko trzeba będzie kliknąć. Okej, zobaczmy dalej. Contractor server, a to tu byliśmy. Do not rename these folders. Okej, build, scripts, reference them to compile full version and reports. Okej. Zobaczmy bit. Hacknet Project Bit Report 04 HN Repo Archive DEC HN PH Link Prototype DEC. Ok, widzicie, to są zaszyfrowane jakieś rzeczy. Deonyx Teja Hacknet Security Tracer DEC. Zobaczcie, tu coś ciekawego jest. Hacknet CodeLink. CodeLink to też w sumie jest fajna analogia do CodeLink to chyba nawet jest. To nie była jakaś z gier, wiem, że był uplink, ale CodeLink też mi coś mówi. Okej, tu jest dużo rzeczy, które fajnie byłoby jednak odszyfrować, ale może skupmy się na tym, żeby poczytać raporty. No dobra, tutaj widzę, że zgłosił jakiś problem, faktycznie, komunikacja z sercem. Okej. Tu mamy jakieś rzeczy, ale musimy na razie zdobyć hasło admina. Tu mamy kolejny jakiś raport. Okej, tutaj też jakieś problemy są zgłaszane przez innego hakera, czy tam pracownika. Tutaj mamy kolejne... Trace Tracker V093 22 na 25 testów przechodzi, czyli tu znowu mamy jakieś ważne rzeczy. Security Tracer is uploaded here and should be packaged with all new Hacknet releases. Zobaczcie, Security Tracer to jest coś, co było na samym początku gry. To coś się działo u nas na dysku, czyli było wrzucone. I ciekawe, co by się stało, gdybyśmy je odpalili. W sumie tego nie robiłem wcześniej. Może trzeba by kiedyś sobie sprawdzić tak dla fanu. Hacknet Security Tracer, być może tutaj on jest zaszyfrowany i moglibyśmy go na przykład tutaj odszyfrować. I to byłby ten program na przykład, nie? No ale dobra, w każdym razie myśmy zdobyli jakieś hasło. Zdobyliśmy hasło do tego dziwnego miejsca, więc może teraz rzeczywiście na razie wyczyśćmy te logi. Sprawdźmy jeszcze raz maila, który nam wysłała Vapor. Tak, propagation, okej. Tu jest, dobra, tu się schowa, entek external contact, okej, dobra. No i mamy, moi drodzy, mamy tutaj, że tak powiem, dostęp do plików. Znaczy, mamy hasło, tak? Czyli mamy admin i mamy AX889MSJ i duże A. Successful! Dobiliśmy się do kolejnego serwera, seskanujemy go, czy nie ma jakiegoś połączenia, nie ma. No dobra, zobaczmy, home, dużo nowych folderów. W tych folderach... Filozofii Thesis. O kurcze! Period to Major Thesis. Ok, jakaś teza. Ale wydaje mi się, że to nie jest coś, co jest bardzo ważne. Może jest jakiś smaczek, może tu jest jakiś reference, to możecie sobie zobaczyć, poczytać i ewentualnie dać mi znać, czy to jest rzeczywiście coś jest fajnego. Dobra, logi będziemy czyścić później. System standardowo. Contractors. Ok, znowu mamy informację. Hard Deaths. Tu jest napisane serce. Może to jest coś istotnego. Teja. Gitkeep. This file deliberately empty... Okej, dobra.
Hard Deaths. Spróbujmy to odszyfrować. Czy to w ogóle nam coś da? Decipher Hard Deaths. Czy uda się? Czy to jest zahasłowane? I trzeba będzie nagłówek zobaczyć. No niestety. Deckhead w takim wypadku. To brzmi jak coś istotnego, moi drodzy, w sumie. Zobaczmy, czy tutaj coś się uda. Operation Complete. Bitwise Last Words. Ostatnie słowa. Source IP. Bitwise / Last Words. Encryption Source IP 23. Ciekawe, czy ten serwer... My znamy ten serwer, może? Czy... Zaraz zobaczymy, gdzie było zaszyfrowywane. 6.62.147. Nie trafiłem. No! Bitwise Repo Base. Okej. Możemy sobie zalogować, bo oczywiście tutaj znamy dostęp, więc spoko. Bardziej mnie zastanawia, czy to ma jakiś sens, co tutaj jest. HN Repo Archive Deaths. Zobaczcie. Czy to już było? Czy to jest coś, co było... Ja nie pamiętam, czy to już jest... Czy to jest coś nowego, czy to było już, kurczę. Powiem wam szczerze. No ale to jest jakiś archiwum. Nie? To jest HackNet Repo Archive. Okej. Czy myśmy tu kiedyś wbijali? Wydaje mi się, że chyba tak. Bo tu widać po tym, że ta koło małpy chyba jest czas w sekundach liczony, jeśli chodzi o grę. Ale jestem też do końca pewien. I tak wyczyszczę te logi. Chociaż właśnie, ja zawsze czyszczę logi, więc nie jestem pewien, czy to rzeczywiście są... Czy ja to wbijałem wcześniej, czy nie. No ale mamy tutaj coś. Czy ten irk to będzie też jakiś... Tak, to jest bash, więc spoko. Dobra. No to spróbuj to odszyfrować. Decipher HN Repo Archive Deck. Bo wiem, że coś już z czymś takim pracowaliśmy wcześniej. Okej, potrzebuję oczywiście hasła. No tak. Nie mogło być inaczej. Więc zobaczmy, jak tam nagłówki, czy coś się uda. Headers NTEC TM Repository Source IP. Okej, czyli nawzajem się do siebie wysyłają, z tego co widzę. 156, 157, 59, 35 to jest właśnie to. Tak? To jest dokładnie ten, tak porównuję. Okej, czyli nawzajem do siebie się wysyłają. Tylko tak, tam było napisane last words. Powiem wam szczerze, trochę zaczynam się gubić. Trzeba pomyśleć, co teraz trzeba robić, jak jest kolejny krok. Okej, próbowałem też trochę być sprytny i trochę to jakby zhakować, ponieważ tam mieliśmy napisane w nagłówku, że to jest last words, nie? Czyli ostatnie słowa. No więc zacząłem wymyśleć, czy przypadkiem bye, goodbye to nie są ostatnie słowa, czy to przypadkiem nie jest hasło, ale jednak nie. Last words pisane razem, łącznie, też nie dało nic. Także znowu wydaje mi się, że jestem w pewnej kropce i nie wiem, które hasło gdzie będzie istotne dla Vapor. Znaczy, zobaczcie, okej, zobaczcie po mailu. My musimy znaleźć admin pass do External Contractor Relay Server, a myśmy właśnie go znaleźli. Hasło do tego dziadostwa to jest właśnie to, co tuśmy tutaj dobili, czy to AX coś tam, czyli to, moi drodzy, jest odpowiedź. To jest to hasło, które musieliśmy znaleźć, czyli wcale nie osiągnąłem jakby końca zabawki, końca tego poszukiwania. Tak naprawdę dobrnęliśmy do miejsca, w którym mamy w końcu to hasło. Więc to musi być to bardzo istotne hasło. 889 MSJA. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Tak! Okej! To było to! Bit Vindication. Okej, Vindication to ogólnie jest usprawiedliwienie albo oczyszczenie z zarzutu, więc może to jest coś istotnego. Dobra, zobaczmy. Niemniej, co napisała Vapor? Okej, więc Vapor znała hasła do tego, co znaleźliśmy, do tego serca. Znaleźliśmy serce, ona zna hasło. Diving Sparrow, czyli nurkujący wróbel, to jest hasło. Ciekawe, czy też jest, to hasło jest jakimś znowu easter eggiem albo nawiązaniem do czegoś. Mi nic ono nie mówi. Tak samo jak nie mówiło mi nic Alpine wcześniej, tak? Więc muszę lokalnie odszyfrować ten plik i dać znać, co tam znalazłem. Bo być może jesteśmy bardzo bliscy prawdy i trochę będzie jakiejś akcji związanej z tym, więc moi drodzy, jeszcze raz tutaj wbijamy w takim wypadku. Ściągniemy tutaj ten plik, tak, czyli SCP Hard. Hard Deaths. Okej, ściągamy dziadostwo. Dobra, jest. W razie czego oczywiście jeszcze wyczyścimy wszystkie tutaj shity, które nam powstały.
O, jakoś w ogóle dziwnie to teraz działa. W każdym razie działa, tak? Niech sobie tam czyści w tle. A my za to wrócimy sobie na swój własny komp i spróbujmy to odszyfrować. Dobra. Gdzie to teraz jest? Jest tutaj, dobra, czyli Decipher. Nie widzicie, ja tutaj szukałem, okazało się, że tak naprawdę my znamy, tak? Diving Sparrow. Zobaczmy. Okej, okay. Hard takes T. Hu, 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 hu. Zobaczcie, no tutaj teraz mamy dużo do czytania. Zaraz wam powiem, co to jest napisane. Okej, okay, więc widzimy w bardzo dużym skrócie. Beat pracował nad stworzeniem port haka. Ogólnie miał nieograniczone firma, której pracował, czyli ten Entek w sumie, dawała nieskończone jakby środki na to, żeby pracować i rozwijać jakby ten hacknet cały, tak? I oni chcieli stworzyć niezaprzeczalnie najlepszy system, który będzie chronił, prawda, ten cały system, ale okazało się, że to nie jest tak pięknie, nie jest tak cudownie, że tak naprawdę skończenie tego porthaka, który daje, jak widzicie sami, dostęp wszędzie, razem w połączeniu z tą ochroną, którą tutaj budują, może być naprawdę wielkim, potężnym chaosem, tak? Czyli tutaj jak napisał tutaj bit do nas, it's not so hard to see what happens from here. They complete this, hacknet gets out somehow, the world's in total chaos and our one chance to stop digital security from falling into this insane monopoly slips away. Także sami widzicie, żeby tutaj nie spowodować, że tylko jedna firma będzie miała monopol na zabezpieczenia i do tego jeszcze będzie miała dostęp do wszystkich komputerów, bo tak ja to rozumiem, to musimy coś z tym zrobić. I tutaj nas Bit prowadzi do maila, raczej do CEO, czyli do głównego zarządzającego. Mamy tutaj jego dane, tak? rcentech.com. I tutaj mamy hasło byc8 coś tam, więc ja sobie to oczywiście hasło zapiszę. Gość się po prostu nazywa RC. Nie mam pojęcia, jak ma na imię, jak ma nazwisko. W każdym razie zapisałem sobie, mam nadzieję, bez żadnego błędu, to hasło. Trzeba teraz tu wbić do środka. Gdzie jest to hasło? Mail server, login, ok, username RC i wbijamy byc89kmme. Ok. No to zobaczcie. Teraz mamy new case, bit. Czyli od anonimowych, jakiegoś anonimowego adresata dostawał informacje o właśnie o bicie, czyli bit to był jego nowy jakiś tam, zobaczcie, case, czyli jakaś misja, tak? Understood, I'll take care of it. Okej, okay, teraz pytanie, które są najnowsze? Może to są najstarsze? Dobra, okej, okay, bo widzę, że chyba musimy po kolei przeczytać, więc ja wam to oczywiście szybko streszczę. Okej, więc ten cały CEO o kryptonimie RC pisze do kogoś, że nasz były pracownik jest jakby za dużo wie, tak ogólnie, w skrócie. Więc ogólnie on pisze, że masz go trochę zniechęcić. I ten ktoś odpisał, oczywiście, zajmę się tym, nie ma sprawy, zrozumiałem, tak? Więc zobaczmy następny mail. Okej, tutaj widzę, że jest wpływ na konto. Dobrze mieć cię na pokładzie. On teraz pyta, jakie są twoje plany tym razem. On jest ważny i bardzo dobrze poinformowany. Więc on tutaj pisze, że ogólnie gość jest drogi, ale będzie nieżywy w ciągu tygodnia. Czyli być może ten ktoś, kto to jest anonimowy, to jest jakiś asasyn, tak? Koleś, którego się wynajmuje, żeby uciukać jakiegoś innego gościa, tak? Zabójca na życzenie po prostu. Zobaczmy dalej. Nieżywy? Co ty kurde wygadujesz? Ja chcę, żebyś go tam trochę zniszczył jego komputery i go aresztował, ale nie zabijał go. Weź to odwołaj w tej chwili, bo polecimy za daleko. I jakoś zajmę się tym samodzielnie. Koleś jest geniuszem, a jeśli jest przeciwko projektowi, chcę go mieć ze sobą. Znajdź sposób, żeby go zatrzymać, na miłość boską. I jeśli jesteś bardzo serio, jeśli chodzi o to, o to zabójstwo. About this, I'm holding you personally. Okej, jesteś odpowiedzialny za to całkowicie. Nie zadzieraj tutaj ze mną. Za późno, nie jestem w stanie już tego zatrzymać.
It's anonymous. You need to be clear about wording if you want specific action taken. Następnym razem musisz być bardziej się wysławiać i konkretnie mówić, co chcesz. Być bardziej konkretny, jeżeli chcesz konkretną jakąś akcję, żebym podjął, tak? Payment will proceed as promised, or my employees may take... Okay, moment. Zobaczcie. It's not too fucking late. Nie jest za późno, dopóki wciąż jeszcze jest żywy. Weź to, odwołaj wszystko w tej chwili. Odwołuję płatność. Nie po to cię zatrudniłem, do cholery. Mówiąc bardzo delikatnie, sami widzicie, jakie jest słownictwo. Personal value to the project aside, I'm not going to be a goddamn accessory to murder because of your stupid misunderstanding. Nie mam zamiaru być posądzony o morderstwo przez twoje głupie nieporozumienie. Cel jest zlikwidowany. Płatność przejdzie tak, jak... przebiegnie tak, jak obiecałeś, tak? Albo moi pracownicy zajmą się również ich klientem, czyli grozi, jeżeli nie zapłaci mi za to, że on go sprzątnął, to sam ten RC zostanie sprzątnięty, prawda? Więc sami widzicie, tutaj niezły fuck up się zrobił. Fuck, coś ty narobił! To nie jest to, czego chciałem. Nie chciałem tego, ty pochrzaniony psychopato. Jezus Maria. Payment has been received and our business is concluded. Okej, dostał kasę i biznes się skończył, więc sami widzicie. Tak naprawdę ten koleś nie chciał go zabijać, ale źle się wysłowił, przez co jakiś tutaj, prawda, łowca głów, nazwijmy to, mroczny łowca głów go zlikwidował. Ale mamy też jeszcze coś ważnego. Mamy jeszcze jakiś ważny mail. Something come up. I need access to mainframe to have a look around. Okej. Czyli potrzebuję admina, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Więc zobaczcie, tutaj mailem zostało wysłane chyba rzeczywiście hasło admina. I'll kill the auto pass rotation till you're done. Ben. Okej, czyli mamy dostęp chyba do głównego admina, tylko pytanie brzmi do B-Carter, kimkolwiek on jest. Gdzieś mainframe, więc może to jest dostęp do Zeusa, bo Zeus brzmi jak mainframe. Może to jest hasło i dostęp do Zeusa. Zobaczmy. Też zastanawiam się, w którym momencie powinniśmy napisać do Vapor, ale najpierw sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest sposób, żeby się zalogować do Zeusa, bo ja powiem wam szczerze, no nie pamiętam. Widzicie, to jest tyle haseł i tyle takich opcji, że nie ma szans zapamiętać każdej akcji tego, co się tutaj wpisywało i co się działo. Nawet jeżeli grę się już przeszedło? Boże, co ja pieprzę, przeszło! Masakra. To, żem teraz pojechał? Tak! To był dostęp do Zeusa, ale jaja. Dobra, scan network. Okej, dostęp jest do wszystkich rzeczy, do których już tutaj mieliśmy dostęp, czyli mamy web server, mamy mail server, Prometeusz, mamy jakieś tutaj jeszcze jest jądro, okej. Zeus. No dobra, czyli tak. No dobra, zobaczmy, co jest w środku. Pusto, logi trzeba od razu wyczyścić. Prawda, bin, system, repozytorium, hacknet. Hacknet SLN, HM Netcore DLL, hacknet source i content XNDB. To wszystko widzę zaszyfrowane, DLL, SLN, co to są za rozszerzenia w ogóle. Nie mam pojęcia, ale dostaliśmy się chyba tam, gdzie mieliśmy się dostać, więc może wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby skontaktować się jednak z Vapor. Contact me, okej. Skontaktuj się ze mną, jeżeli nadrobiłeś, jeżeli jakby dotarłeś do tego miejsca, do którego ja dotarłam. Więc sprawdźmy. Tak! Bit termination. I nie wiem, czy to nie jest ostatni krok, moi drodzy. Ja wiem, że ten odcinek trwa cholernie długo, ale ja już chciałem to jednak skończyć, wiecie, za jednym posiedzeniem, żeby już nie rozciągać tego na kolejne odcinki, więc mam nadzieję, że ci, którzy rzeczywiście chcieli poznać historię, to razem ze mną tutaj, że tak powiem, ją poznają. Także zobaczmy, o co chodzi w tym prawdopodobnie ostatnim mailu, albo jednym z ostatnich maili. No dobrze, moi drodzy, a więc tutaj przyda nam się taki program jak Sequencer Exe, który wydaje mi się, że posiadamy. Mamy Sequencer już, tak? Więc on jest tutaj. Więc tak, no Bit to, co chciał zrobić, to tak naprawdę chciał usunąć, chciał zniszczyć Hacknet, żeby... No bo jeżeli nie może walczyć z przyczyną, czyli z tym, chociażby z tym Entekiem, który chciał stworzyć ten cały security system, który widzicie, nie jesteśmy w ogóle w stanie przebić, no to jakimś cudem musimy temu zapobiec, więc Bit chciał zniszczyć Hacknet. Dowiedział się o tym CEO prawdopodobnie i wysłał na niego gościa, który miał go
uciszyć, ale go uciszył zbyt dosłownie, tak? Także, moi drodzy, naszym zadaniem jest po prostu zniszczyć Hacknet. Jak to zrobić? Przyda nam się sequencer, który będzie w jakiś sposób tutaj opisany. Dokładnie nie wiem, jak to będzie działało, ale mniej więcej to będzie jakoś, da nam czas, żeby jakby odciąć się taką jakby przestrzenią od całego tutaj Hacknetu i móc, prawda, zniszczyć pliki systemowe. Tak samo jak mamy w Windowsie, nie jesteśmy w stanie zniszczyć, usunąć plików systemowych, ponieważ jest zabezpieczone, tak? Trzeba by jakoś wejść w jakiś odpowiedni tryb, żeby je zniszczyć. I mniej więcej o to chodzi tutaj teraz w tym, co musimy zrobić. Musimy odpalić sequencer, a następnie wyczyścić wszystko, co ma w słowie, co ma, jest gdzie, wszystko, gdzie mamy słowo Hacknet użyte. Czyli przede wszystkim wydaje mi się, że musimy dostać się do tego, nie wiem dokładnie gdzie, ale być może wszystko to w Zeusie, co znaleźliśmy, musimy wyczyścić. I jeśli to zrobimy, to być może rzeczywiście to będzie już koniec. Sequencer posiadamy. Więc, moi drodzy, wydaje mi się, że czas odpalić sequencer. Ja sobie grę zapiszę i w tym momencie będziemy chyba musieli wbić, nie wiem czy nie w każdy najważniejszy system, znaczy tego serwer, który tutaj nie wbiliśmy. Wydaje mi się, że nie wbiliśmy tylko do N-Work Station Core. Bo core oznacza jądro, nie? Więc być może tutaj nie mamy jeszcze wejścia i może tutaj, w tym miejscu będą te pliki, które musimy zniszczyć tak do końca, więc tak po prostu wyniszczyć wszystko do ostatniego pliku, ale jeszcze tutaj wbiję na chwilę, żeby sprawdzić, czy tu przypadkiem, no właśnie, zobaczcie. Hacknet, Hacknet, HN Netcore, Hacknet, Content, XNB. Więc teoretycznie wydaje mi się, że musielibyśmy po prostu zacząć niszczyć te pliki, ale dopiero jak uruchomimy sequencer. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest to, że to już jest ten moment, w którym poczynimy ostateczną ostateczność, czyli musimy zniszczyć Hacknet. Odpalamy sequencer i zobaczymy, co się stanie. Moi drodzy, sequencer jest gotowy. Activate! I teraz właśnie widzicie, teraz jakoś tutaj coś się dzieje. Chyba chodzi o to, żeby jakiś sygnał dostosować do sygnału, który ten Hacknet wysyła. Moi drodzy, i za chwilę tak! NTEC Sequencer Attack! Break active security on target, delete all Hacknet related files, disconnect! Dobra, moi drodzy, to jest to, NTEC Offline Cycling Backup. Tu musimy się dostać. Probe system, tak? To jest to miejsce, zobaczcie, proxy. Więc overload, lecimy. Rozbijamy proxy, jednocześnie musimy przeanalizować cały tutaj system. Musimy znaleźć hasło do firewalla przede wszystkim. Znaczy, wszystkie sześć kraków musimy pieprznąć. Mamy, widzicie, tyle czasu, ile nam pokazuje ten czerwony pasek. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. O Boże, nie wiem, czy widzę hasło. MMET. Może to jest coś od tyłu, etsal, nie mam pojęcia, dobra, solve. I piszemy, Emmet Place, okej, okay. Emmet Place, cokolwiek to znaczy, dobra, poszło. SSH crack na 22, leci. Jednocześnie polecimy FTP 21, pyk. Do tego potrzebne nam będzie pewnie SQL na 104, o, pięknie, okej. Powyłączam wszystkie szele, bo może się każde miejsce przydać teraz. SMTP puścimy również na porcie 25, jak tylko się coś tam już poleci, dobra. Lecimy, sequencer cały czas działa niewystarczająco pamięci, dobra. Czy FTP już poszło? Czy teraz FTP puściłem? Teraz puścimy SMTP, FTP poszło, kurde, gubię się, co jest, co poszło, a co nie. SMTP poszło teraz, dobra. Web server jeszcze czeka. Web server na 80. Dobra. Jeszcze medical services. No właśnie, czyli ten KBT. KBT na 104. SRU. Dobra. Firewall proxy bypassed. Firewall solved. Dobra, czy widzicie? Ten sequencer pozwala nam się właśnie przebić do tego najważniejszego miejsca, w którym siedzą wszystkie pliki Hacknetu. Czyli nie tamten Zeus, nie żadne inne pliki. Tam był po prostu jakiś chyba repozytorium, tak? Związane z wszystkimi plikami ważnymi, ale to nie jest to źródło, do którego musimy się dostać. Mamy niewiele czasu, ale mam nadzieję, że się uda. Przejmijmy taką nadzieję. Okej. Dobra, poszło. Mamy, jesteśmy w środku. Archiwum. MISC
Okej, tutaj mamy jakieś zabawki, tu mamy NSEC, tu mamy Hacknet. Wszystko, co związane z Hacknetem, musimy usunąć. Dobra, RM gwiazdka, lecimy. Poszło. Tutaj, RM gwiazdka, poszło. Tutaj, RM gwiazdka, poszło. Wszystko poniszczone. I disconnect. Pusty, pusty, pusty. Disconnect. Czyżby się udało to zrobić, czy niekoniecznie? Wydawało mi się, że udało mi się usunąć wszystkie ważne pliki. I jest cisza. Okej. To może teraz trzeba odpisać Vapor. Completion, tak! Chyba się udało usunąć wszystkie pliki. Dobra. No więc przeczytajmy. No dobra. A więc Vapor nam napisał, że tutaj właśnie się to wszystko kończy. Trzeba będzie do tego trzeba będzie przywyknąć. Nikt nam nie będzie oczywiście gratulował, bo to, co żeśmy dokonali, dokonaliśmy anonimowo, prawda? Więc no, widocznie tak działa życie, prawda? Więc ona nam bardzo jest wdzięczna, że bardzo jej pomogłem i ogólnie widzę cię, znaczy, że mam nadzieję, że spotkamy się w Siseku z powrotem. No ale została jeszcze jedna rzecz do zrobienia, więc tak jakby widzieliście, dostaliśmy jeszcze jeden mail. Mail od samego Bita. Być może jest to związane, no właśnie, zobaczcie, dostaliśmy link do Porthack Hard, czyli musimy tak naprawdę to, co mieliśmy zepsuć, to, co mieliśmy zniszczyć, to zniszczyliśmy. Hacknet jeszcze działa, ale musimy zniszczyć jeszcze ten Porthack, bo ten Porthack jest największym problemem. To jest ten program, który używamy do hakowania każdego serwera. Tego trzeba się pozbyć. Tego, nad czym pracował Bit i myślał, że robi coś dobrego. Okazało się, że wcale nic dobrego z tego nie wyszło, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą z czegoś dobrego zrobić coś złego, tak? Więc zobaczmy, co nam napisał. Tak, więc to są ostatnie słowa, które do nas Bit pisze. Jest jedna ostatnia rzecz, o którą mnie prosi. Wiadomo, że pomijając fakt, że prosił mnie i tak już o zbyt dużo rzeczy, on tak czuje, że za dużo rzeczy zapytał. Porthack nie jest rzeczą, która sama z siebie żyje. Jest jeszcze jeden ważny plik, który musi zostać usunięty, bo jak widzicie, Porthack nie może być programem, który może po prostu sobie istnieć, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał go użyć nie do tego, do czego został stworzony, tak? Więc, moi drodzy, ostatnia rzecz, którą chciał nam przekazać Bit, to jest to, żebyśmy dostali się do samego serca i go po prostu prawdopodobnie zniszczyli. A więc nie pozostaje, z tego co pamiętam, chyba nic innego nam nie pozostaje, jak po prostu wbić do tego zhakować tak naprawdę samego Porthacka. Tak mi się wydaje, że to nas zaprowadzi do celu. Unknown error. No więc właśnie. I teraz pytanie. Co będzie dalej? Czy to już wszystko? Czy hakowanie Porthacka nie pozwoli nam po prostu samoczynnie już dokonać jego autozagłady, autodestrukcji? Otóż to, moi drodzy, segment po segmencie niszczymy serce Porthacka, tym samym konkludując historię z Hacknetem. Hi. My name's Bit, and if you're hearing this, I'm already dead. It also means Porthack Hart stopped, and my scripts worked. Which means we're finished. Which means you've done it. Doing this now was our last chance, I think. While they're in a rush to finish it all, and not under the eyes of the whole world yet. So, thanks.
thanks. If all's gone right, there's just one copy of Hacknet left to delete. And you're looking at it. Jeśli wszystko poszło według planu, jest został tylko jedna kopia Hackneta do zniszczenia. I właśnie na nią patrzysz. Czyli nasza własna kopia. Ale tak właśnie, moi drodzy, kończy się Hacknet. Koniec! Finish! Sukces! I dużo szampana, i świecidełek, i strzelających oczywiście jeszcze w tle fajerwerków. Moi drodzy, tak właśnie konkluduje historia z Hacknetem. Mniej więcej bardzo podobnie, zauważcie, chociaż to może być mały spoiler, ale jeśli oglądaliście Pony Island do końca, to możecie zauważyć pewną cechę wspólną, oczywiście nie powiem jaką, bo nie chcę spoilować oczywiście tym, którzy nie widzieli Pony Island. Jeśli nie widzieliście, to zachęcam was bardzo, tylko 4 odcinki ma seria, szybka, mała, fajna gierka, polecam bardzo. I na końcu jest właśnie, można znaleźć jakieś podobieństwo do tego, co mamy tutaj również do... Co widzimy w samym Hacknecie, tak? Na samym końcu. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Oprócz tego, że jeszcze oczywiście gra się skończyła, to jeszcze po zakończeniu gry twórca jakby to powiedzieć, zaraz sami zobaczycie, daje nam dostęp tak jakby do specjalnych plików takich, w których bezpośrednio jako twórca, znaczy, czyli autor tej gry, zwraca się do nas, że dziękuję, że zagraliście, tu mamy jeszcze jakieś niespodzianki, a pamiętajcie, że jeszcze możecie coś zdobyć tu, że jeszcze ukryte są jakieś sekrety i ogólnie takie, dużo takich smaczków na koniec przygotował dla tych, którzy grę przejdą, także mam nadzieję, że chociaż część z tego jeszcze wam na szybko tylko pokażę i w ten sposób zakończymy serię. Jak widzicie na samym końcu mamy napis thank you, dziękuję wam za granie. Ja również dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie jest upierdliwa, nie jest męcząca. Taka po prostu bardzo fajna, nawet dla tych, którzy niekoniecznie kodowanie w 100% lubią. Tak? Ale dało radę jakby to ogarnąć. Zobaczcie, tu jeszcze port hack, który właśnie został przez nas zniszczony, jeszcze się tutaj kręci, ale to oczywiście już jest endgame. Dostaliśmy jeszcze tutaj, proszę bardzo, maila od samego Mata Trobiani, który jest autorem. Congratulations, you've just completed Hacknet, this started as a side project, tak? To na początku to był jakiś taki jam, czyli w 48 godzin zrobili jakiś bardzo słaby prototyp gry. Tak, przyjaciele sobie tam zrobili, napisali. People liked it so much that I worked on it casually for a while to produce a prototype version in 2012. Czyli ludziom się tak spodobał, że jeszcze zrobili jakiś grywalny prototyp w 2012 roku. I odpowiedź, ten taki odzew od ludzi był niesamowity. Więc postanowili popracować nad tym, żeby stworzyć z tego pełnoprawną grę. No i właśnie to, co widzimy tutaj, jest tym efektem, tym owocem tych prac. Thanks for playing, if you like the game, send me an email, proszę bardzo, nawet dał swojego maila, and let me know what you think, suggestions, welcome. Twórca tu w ogóle zapowiedział, że będzie workshop dodany w którymś momencie w czasie do tej gry, więc będziemy mogli sami sobie, prawdopodobnie może używając całego tutaj źródła i wszystkich tutaj zabawek, stworzyć własną na przykład historię, własną fabułę, może dodawać własne programy, być może ta gra będzie miała drugie życie, jak tylko on dorzuci tego workshopa. Nie wiem, co ma twórca w planach, ale zobaczymy. Poza tym zobaczcie, PS, the leaked computer has a few secrets from the game on it, take a look. No więc właśnie, credits, server, proszę bardzo, tu jest super wypaśny jeszcze jeden serwer, w którym możemy dowiedzieć się różnych fajnych rzeczy o grze, o tym, że na przykład muzyka, że te wszystkie, że niektóre rzeczy i nazwy są randomizowane, że układ, przy każdej grze układ tych węzłów będzie inaczej ułożony, oczywiście, że jest inaczej ułożony, bo ja poprzednio miałem w tym miejscu ten ostateczny tutaj, te enteki były tutaj ułożone, że te nazwy niektórych węzłów są zupełnie randomizowane, takie różne fajne rzeczy, music changer nam dał, proszę bardzo, możemy sobie zmienić muzykę na jaką tylko chcemy, prawda, taki bajerek. Możemy się zalogować? Nie, musimy tutaj pewnie jeszcze się wbić. Pytanie, czy jest to zabezpieczone? Okej, ale możemy port haka w sumie uruchomić.
Mimo, że portkaka zniszczyliśmy, to i tak portkak jeszcze działa. Oczywiście tu możemy się tego pozbyć. Oczywiście wchodząc, tak pamiętacie z pierwszego odcinka, można procesy wyłączyć, prawda? Ale zobaczmy, co tutaj jest. Home, credits txt, tu są proszę bardzo wszystkie kredity. Congratulations, tutaj mamy jeszcze jakieś pozdrowienia. Hidden stuff, proszę bardzo, że na przykład mówi nam, że OpenCD tray jest, także możemy otworzyć, że o, the file you deleted in the first mission security track exe is a working exe file which begins tracking you if you... No, to jest literówka, if you execute it. Okej, okay. Czyli tak naprawdę w sumie możemy tak naprawdę uruchomić go od razu i od razu będziemy namierzani, tak? To o tym, co mówiłem wam wcześniej dzisiaj w tym odcinku. I teraz właśnie to jest a propos jakby o właśnie nazewnictwa, jak produkowały się te nazwy dla serwerów. Tak, na pewno tutaj jeszcze jest parę perełek w różnych miejscach, w różnych serwerach. Oczywiście widzieliśmy niektóre perełki, prawda? Generowanie imion, o których wam mówiłem wcześniej, na czym polega fork bomb, nigdy nie używaliśmy. Zobaczcie, w tym execu jest jeszcze coś jak fork bomb. Nigdy z tego nie korzystaliśmy. Nie używaliśmy też w szelach takiej możliwości jak trap, tak? Czyli robienie pułapek, nawet sam nie wiem jeszcze jak te pułapki działają, ponieważ nigdy nie było to potrzebne. Trochę żałuję, że takie rzeczy nie były jakby wspomniane. Więc widzicie, takie różne sekrety. Gdzieś jeszcze pamiętam, że jest Secret Path. Okej, że jest jakiś serwer gdzieś tutaj, wydaje mi się. Pixstrip Indacodec, essentially a third faction. If you're looking for more, try playing again and being more aggressive. Look more closely for secrets, especially at how things happened, how things got where they did, and where they came from. All people and hackers can be traced and investigated if you look hard enough. Okej, czy jak będziemy bardzo agresywni w poszukiwaniu wszystkich danych, to możemy znaleźć kolejną ścieżkę, która da nam trzecią fakcję. Tak, czyli mieliśmy CISEC, mieliśmy... Co tu się jeszcze... Jak to się nazywało? Kurczę, nie pamiętam dokładnie, jak to się to nazywało. CISEC był na początku, coś było jeszcze wcześniej. Co to było, kurde, no pamiętacie, na samym początku było jeszcze jakieś coś. Entropy, no właśnie, na początku jeszcze było Entropy, tak, więc Entropy to pierwsza frakcja, CISEC to druga frakcja, gdzieś jeszcze jest trzecia frakcja, ha? Tego nie znalazłem, nigdy w życiu jeszcze tego nie odkryłem, tak, jak grałem również poprzednio w grę, to nie znalazłem tego, więc być może gdzieś kiedyś jeszcze zachce mi się tego poszukać. I jeszcze jest taka jedna rzecz, nie wiem, gdzie to jest tego napisane. Wallpapers, okej, w ogóle to wallpapers możemy... A, skąd te tam z tyłu są te, no, tapety użyte? Ale gdzieś tu jeszcze jest napisane, że jest jeden serwer, chyba który, nie wiem, czy nazywa się 0000, czy właśnie 255 razy 4 napisane. I tam są wszystkie programy, które są w grze. I jakbyśmy chcieli zacząć nową grę od razu, mając te programy, to być może będzie nam łatwiej, a może będziemy odkrywać od razu jakieś fajne rzeczy, tak? Więc takie są rzeczy tutaj ukryte, jeśli chodzi o rzeczy, moi drodzy, takie sekretne. Zobaczcie, właśnie w tym miejscu, prawda, w tym miejscu możemy też wszystkie, zobaczcie, programy jeszcze raz sobie ściągnąć, kiedy będzie trzeba, także, moi drodzy, to by było na tyle, skończyliśmy Hackneta, przeszliśmy całą grę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, pamiętajcie zostawić lajka. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat fabuły, na temat gry, bardzo chętnie z wami pogadam o samej grze, bo oczywiście kończenie u mnie serii nie jest jakimś zawsze wyznacznikiem, tak, ja nie każdą grę przechodzę, jak przechodzę, to oczywiście lubię z wami pogadać i posłuchać, co wy również sądzicie na temat gry, więc dajcie mi znaka w komentarzach. Tymczasem ja mam już lekko dość, półtorej godziny nawijam, bo chciałem to wszystko skręcić za jednym podejściem, także wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Cześć!